Nie ma motocykli, ale też jest fajnie. Parkują to, tamto? No, ludzie chodzą, parkują, musimy zapłacić za parking. Koniobusem jesteśmy, patrzcie jaki koniobus fajny, duży. Przebrani już te placuszki, czy ziemki, krótkie kurtki. Idziemy na plażę, panie. Nie ma tu tamto. Siemano byki, kurde, gdzie my jedziemy? Ja pierdzielę, nie wiem, kurde, gdzie ja jestem w ogóle. Ty, nocna, nie, byłeś kiedyś w nocy nad morzem? Pewnie nie raz, ale była taka pyda, że nie pamiętam. Daniel, siema. Siema. Jesteś? Leon jest z nami, jedziemy się wykąpać nad morze, koniobusem. A ja każdemu wszystko wolno, ostatni dzień wakacji można powiedzieć, jest zawodowo, koniobusem jedziemy i sru, daleko, bardzo daleko nad morza. Leon, kąpielówki na sobie już masz? Ja mam. Pokaż. Co? Spiderman, a ty co masz? Prusiaczka? Tak. No, świnkę Pepe. A ja jakie mam? Czekaj, czekaj, ja do Dolchlandii kupiłem. Ty masz takie. Ty nie, ja takie gacie mam. Ty też. Masz we flipa i flapa. A, nie, ja mam buldingi. Aha, zobacz jakie wielkie gacie. Ja w takich będę występował. To one z Dolchlandii są, wiesz? Tam je kupiłem. Dolchlandii, no. Aha, taka, to jest taka kraina, wiesz? Aha, dobrobytu. Roxana tam była. Roxana, tak, Roxana tam była, we Wrocławiu. Widzisz siebie? Tak. Ja, dobrze? Dobrze. Dobrze, no. Ja siebie też widzę, jest dobrze, jedziemy cały czas nad Bałtyk. Daniel, nie wiem, czy on coś widzi, on prowadzi. Ja śpię, jak śpię, to nie widzę. No właśnie. Ale jedziemy. No to nawet mogę nagrać coś, że... O, już do Gdańska dojeżdżamy, została nam godzina jakaś. No może godzina, 5 minut. Słuchajcie, dojechaliśmy do Gdańska, no już zachód słońca jest, zaraz, nie wiem, będzie już ciemno. No ale szukamy plaży. Zobaczymy, czy to się uda. Daniel jakąś wyhaczył. To nudystów jest, Daniel? Czy... Tak, tak, tak. Nudystów, no dobra. Tym bardziej, że Daniel nie wziął dzisiaj kąpielówek. Plaża nudystów pod herbem Trójnoga. A co mamy na pasy? Mamy jakiś motocykl, żeby popalać po piasku? Czekaj. Widziałeś KTM-a? Sprawdzę w kamerze. Ale sprawdź w kamerze. Mamy coś? Nie, motocyklami to nie przypominam. Aha, nie mamy. Tak zwana Martwa Wisła, tam Stocznia Gdańska. O, Stocznię Gdańską widać. Statek budują. O kurde, stocznia. Ty Daniel, a jesteś pewien, że tu w Gdańsku jest plaża? Tak. Mówili ci gdzieś coś o tym? Nawigacja? Kilka plaż, dobra. Mam nadzieję, że tam nie będzie morświnów ani alp jakichś złotych. Zobaczymy. Daniel, bo już się ciemno robi. Leon. Co? Ciemno się już robi. No tak. Ja nie wiem, jak to... Czy my się wykąpiemy dzisiaj, czy nie? Wykąpimy. Tak? Tak. Po nocy? Kurde, już, no, zobacz, bo to naprawdę już jest ciemno. Nie, nie, ile mamy minut? O, jeszcze 600 metrów do plaży. Nie, 5 minut. Nie, kilometr 3, dobrze. Lecimy, lecimy. Łagodnie, pamiętaj. No jeszcze jest prawie 30 stopni tutaj w Gdańsku. No, będzie. Camper Park stopni. Moja pierwsza kąpiel w tym roku.
W Gdańsku to pamiętajcie, zawsze trzeba znaleźć miejsce parkingowe i hulajnogą dojechać. No jeszcze nic z tego, panie. Nic jeszcze nie. Przebieraj już te gacie. Ja mam zielone. Ja muszę przebrać, kurde, mówię na innych, a sam muszę. Ty, bo temperatura tu nam spada na 29. Idzie za zimno na kąpiel. Ty, Paszczelu wjeżdża, możemy tam na jego miejsce wjechać. Daniel, jest dobrze. Ten tir tam wjechał, kurde, zajął 6 miejsc. Daniel się wkurzył, ktoś nam miejsce chce zająć. Jest zadyma? Będzie. Będzie. Jest zadyma, jest. Jest. Wyrzucił go już? Nie, wyjeżdżają. 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 Ty masz jednak siłę przekonywania. Zaparkowaliśmy. Idziemy na plażę. Co, wreszcie się... Idziemy na plażę. Wykąpimy się. Wykąpiemy się. Same majstry idą. Gwiezdne wojny. Jeny, tam w oddali widzę morze. Ciepła woda? Panie, ciepła woda. Ale tu... Wszyscy wracają, mamy na dworze. Wszyscy wracają. A my idziemy. A kto wymyślił tą wycieczkę? Ja się pytam. No, Daniel, mówiłem ci, nie bądź pyda. To zemsta za tego KTM-a. A od leśniczego. Ja za szeroko idę chyba. Tu są, Leon, tu są wydmy. Tu motocyklem nie wolno jeździć po tych wydmach. Oj, sorry. Tu nie wolno, bo nas będą gonić. Będą nas gonić, no. Bo to jest taka naturalna ochrona przed tymi, przed falami, wiesz? Przed morzem, wiesz? Przed tymi wiatrami. Dużą siłą wiatru i tego. I tam sobie dopowiedz. Nieważne, taki przepis jest. Za duże buty mam, nie? Nie, lezie jak świnta krowa się zatrzymuje, kurde. O jeny, no. Ty, no kurde, ale... No nie ma to jak pleża w Gdańsku. A co tam jest? Zdałuję butiki. Idziemy na to, nie? A po co ja mam się trzymać? Ty taki giry czurny, kurwa. No zawsze. Ej, wędrownicy, kto na plażowi. No nagrywam cały czas. Cały ja życie. Się nagrywam, jak mam włączoną kamerę. Mam włączoną cały czas. Jak to nie widać? Nie musisz. A nie, bo to jest tajna z agentos. Ale jest plaża, jest morze, słuchaj. Nie ma motocykli, ale też jest fajnie. A kto pierwszy do wody? Nie, kto pierwszy przy falach. Bo musimy. Jakie uciekać. Fale? Ty widzisz fale? Musimy na nich uciekać. Tu fali, fal nie ma. Nie ma fal, nie ma niczego. A czemu nie ma fal? Tam, co tam jest, Daniel? Port. Tam możesz się wyładować zawsze. Załadować. Lub załadować. Ty, no słuchaj, słońca nie ma, nie? Ale jest też fajnie. To czemu to nie ma tych fal? No fal nie ma, bo... Dzisiaj jest spokojny klimat, dzisiaj nie ma wiatru, nie ma fal. Dlatego nie ma. Ale... Jest lato, jest ciepło. A pamiętasz, jak było taki mocny wiatr, my tu przeszliśmy. Prawie mnie. Tylko nie pij wody, bo jest słona. No
ostatnim momencie, nie? Oho. Wziąłeś i uciekłeś. Tu słońca nie ma, Daniel. Widziałeś to? Ale widoki są przepiękne, kurde. Widzisz, tu jakaś foka była w tym miejscu, w tym dole. A czemu? No czemu? No wypłynęła i sobie tu z gniazdo zrobiła. Nie. No. Tam dalej jest Szwecja, wiesz, i tam wszyscy uciekali tędy. Tam jest Szwecja, tam ta wyspa? No, nie. A gdzie? Tam jest to Hel, nie? No, chyba stąd Helu nie widać. Chociaż może tam na końcu. Widać jakieś z wyspy. No. Widać coś. Co? To rzucamy się? Rzucamy się. To trzeba się ten rozebrać. Do wody idziemy? Zdejmuj. No, co? A my idziemy do wody? No tak. A co? No z kamerą. Zwierząt będzie. Z kamerą na pewno. Jak nie? Pójdę. Ja z kamerą idę wszędzie. No to kamerę mi zasalałeś. Jest włączona cały czas, majster. Jest włączona. No włączona jest, żeby ten, żeby tata nagrać jak na łebek golnie. No nie jest włączona. Jest włączona. A to wskakujesz? No idziemy, no pewnie. Ale ty pierwszy wskakujesz do wody. No to dalej. Ktoś się nie boi. Tato, skaczesz na bombę! Jak ty skoczy na bombę! Dobrze, że to są te światła ze stoczni, to przynajmniej nam doświeci tu trochę. Tato, dawaj, skacz na bombę! Weźcie smoka, kuźwa! Dawaj, Leon! Dawaj, co ci nagram? Dawaj! Jaka cimna! Cimna woda! Zimno, cimno! I to miała być ta Majorka? Co żeś tu obiecał? Dawaj, tato! Tato, dawaj! O, idzie wziąć? Na bombę! Dalej, nasmaruj się tą wodą i buch! Chodź, chodź z nami! Chodź! Chodź z nami! Chodź! A ja? Chodź, Jarosławę, chodź! Poszedł. Poszedł na dno. Poszedł na dno. No to dawaj na bombę. Ta słona woda to robi na włosy. Kurwa, uchodźca, uchodźca. Cygańczyk. Wyrzuciło cygana jakiegoś. Dawać go. Cygańczyk. Taka poświata, żeby ktoś nie myślał, że to słońce, to są światła ze stoczni. Mnóstwo ludzi na plaży jeszcze. Dawaj, Leon! Jak to pięknie. Nie spodziewałem się, że będę nad morzem, no. I to jeszcze z Danielem. Dalej, Leon! Ja już zobaczę, a ja już cały byłem. Trzymaj. Nagraj jeszcze bleka. Popłynę strzałką. No. Chodź, Leon. Chodź, jak popatrz, że mówię. Woda jak w Zatoce Meksykańskiej. I przykusy na cztery. No, trzy, cztery. Dwa, trzy, cztery. Lema.
Dawaj go na głębokie tam od razu. Tata teraz. Zaburkowo. Bomba, nie? Ale super. Za moment się zbijamy stąd. Kamera podświetla, ale uwierzcie mi, jest ciemno. Te majstry tam kierują. O, nawet pierwszy raz widzę, jak GoPro podświetla. Ale ładnie to, ładnie to wygląda, nie? To wszystko tam, nie? Ta stocznia. Mor świny normalnie. Daniel, gacie ci z dupy spadają. Chyba ci. Nie mi, tylko ci. O, no, otchłań, kurde. Dzioba nie zamknąłeś? Dzioba nie zamknął. Ty, nocna. Nie, byłeś kiedyś w nocy nad morzem? Pewnie nie raz, ale była taka pyda, że nie pamiętam. No, delfin normalnie, nie? Chodź, delfin! Chodź, delfin! Chodź, delfin! Delfin, chodź, delfin! Delfin, nie, nie! Na szelkach się nosi. Leon tutaj cały czas swój tyłek jest goły na tym filmie. Zwijamy się zaraz, Leon. A czemu? A bo jest już późno, zobacz. Już podświetlają nam ze stoczni. Jeszcze raz, bo się nie nagrało. Jeszcze raz, dawaj. Już jest noc, pany. Tamten tir jednak zaparkował. Udało mu się, nie wiem jakim cudem, ale super, się wbił. Też chłopak pewno na plażę pojechał. My tutaj już wsiadamy do busa, a jest ciemno, ciemno, noc, nic nie widać. Gacie mokre jeszcze. Idziemy do busa i zwiewamy stąd. To nara, hejos. Nara, Daniel. Nara, pa. Nara, pa.